Zamknijcie oczy i przenieście uwagę na oddech. Po prostu przez chwilę pobędziemy z oddechem, obserwując, jak się wydarza. Nie trzeba nic robić, na niczym się skupiać. Po prostu wdech i wydech. Cokolwiek pojawia się w naszym doświadczeniu, nie jest w stanie w żaden sposób zdefiniować tego, czym jesteśmy. Cokolwiek pojawia się w naszym doświadczeniu, chociaż przez chwilę przynosi jakąś informację, to ta informacja w żaden sposób nie odda natury tego, czym jesteśmy, swojej esencji, podstawie. I cokolwiek pojawia się w naszym doświadczeniu, możemy spojrzeć na to ze świadomością tego, że to nie jest wszystko. Ze świadomością tego, że jest to tylko jakieś wrażenie, którego mamy okazję doświadczyć, a które pojawia się w przestrzeni obecności, którą jesteśmy naprawdę. I cokolwiek byśmy próbowali zrobić, jakiekolwiek działanie wykonać, to w żaden sposób nie jest to w stanie oddalić nas albo przybliżyć do tego, czym jesteśmy naprawdę, do tej obecności. Bo każde działanie, każdy ruch, każda próba dostania się do albo ucieczki od jest kolejnym doświadczeniem w przestrzeni tej obecności. Jest to niesamowita ulga zobaczyć, że możemy zostawić to doświadczenie po prostu takie, jakie jest.
Nie musimy w żaden sposób zmieniać go, żeby. Żeby zanurzyć się, żeby z powrotem rozpoznać właśnie tą podstawę, którą jesteśmy, a do której wszyscy pragniemy się dostać, chociaż już nią nie jesteśmy. Taki paradoks. Chociaż to doświadczenie tworzy iluzję oddzielenia od tej podstawy, czasem bardzo silne, to powrót do tej podstawy, do tego, czym jesteśmy naprawdę, nie może wydarzyć się poprzez próbę zrobienia czegoś, ale poprzez przypominanie sobie, że już tym jesteśmy, że mamy dostęp do tego w każdej chwili, nawet w największej chwili zapomnienia czy też zwątpienia, nawet w największej chwili poczucia zagubienia w rzeczywistości tego świata, możemy sobie przypomnieć, że już jesteśmy tym, czego tak naprawdę szukamy. Już jesteśmy tą świadomością, obecnością. Jeśli ktoś chce użyć słowa Bogiem, źródłem, już jesteśmy jednym z tym. I to przypominanie sobie, że to już jest, że nie musimy nic, czego tak naprawdę robić, już jesteśmy tą świadomością, tą obecnością, która stanowi podstawę naszego istnienia. To przypominanie ma niezwykłą moc w tym, żeby wyciągać nas z tego poczucia zagubienia, czasem szybciej, czasem trochę dłużej. I przywracać nam pamięć, rozpoznanie tego, że już jesteśmy tą nieskończoną, wolną świadomością. Tą miłością, której naprawdę szukamy. Tym poczuciem bycia jednym z Bogiem. Nie trzeba niczego robić. Po prostu chwila przytomności. Możesz po prostu spojrzeć. Na to ciało, jak oddycha. Po prostu spojrzeć, nic nie robiąc. Ono po prostu jest. Dokładnie takie, jakie ma być w tej chwili. Z dokładnie takimi wrażeniami, reakcjami, jakie mają być w tej chwili.
spojrzeć na swoje myśli i po prostu pozwolić im przepływać. I nawet jeśli czasami pojawia się impuls, by je zatrzymać, zmienić, to nawet to możesz obserwować. A kiedy pozostajesz w takiej pozycji świadka, który to widzi, nie ingerując w to, to te rzeczy, które przynoszą brak równowagi, zaczynają słabnąć, uspokajać się. Przestają mieć wpływ na ciebie, takie silne. Bo widzisz, że są tylko myślami, tylko jakimś wrażeniem. Tak samo emocje, kiedy pojawiają się, mogą być przeżyte w pełni, jednak ze świadomością, że nie jesteś tylko tymi emocjami. Że nie jesteś nawet osobą, która przeżywa emocje. Po prostu to przeżywanie pojawia się w przestrzeni ciebie. Cokolwiek pojawia się w tobie w tej chwili, po prostu pozwól sobie to czuć, pozwól sobie doświadczyć tego takie, jakie jest. Nie ma to żadnego znaczenia. Możesz spojrzeć na to w ten sposób, że nie ma to żadnego znaczenia. Kiedy zostawiamy to wszystko, ten cały świat wrażeń i całą zawartość umysłu, to dajemy sobie szansę na to, by właśnie odsłonić dla siebie tą podstawę i ten spokój, który przychodzi wraz z tym rozpoznaniem. A wtedy działanie może wydarzyć się. Podejmowanie decyzji może się wydarzać. Ale kiedy wydarza się ono w tej przestrzeni obecności, kiedy pozostajemy przytomni tym ruchu życia, to znacznie łatwiej zachować równowagę. Znacznie łatwiej przejść przez niektóre doświadczenia. Znacznie łatwiej odnaleźć drogę do spokoju, nawet w tych bardzo intensywnych chwilach. Cokolwiek się wydarza, po prostu obserwuję to. Cokolwiek się wydarza, wydarza się we mnie, w obecności, którą jestem. W obecności, którą jesteś.
nawet to pozorne gubienie się i odnajdywanie również wydarza się w tym. Ból i radość wydarza się w tym. Strach i spokój również wydarza się w tym. A jednak w odkryciu tego jest spokój, który nie jest emocją. Spokój, który jest przestrzenią, która pozwala i na te przyjemne doświadczenia, i na te trudne. Spokój, który pomaga przejść i przez jedne, i przez drugie. W tej przestrzeni obecności, nawet to poczucie bycia jednostką, ta nasza osobowość może dalej robić swoje, może iść swoją drogą. A jednak dla tej obecności nie ma to znaczenia. Chociaż odkrycie tego nie pozostaje bez wpływu na to ciało, na tą osobowość, nawet na to poczucie bycia jednostką, która czasem szybko, a czasem powoli zaczyna odkrywać, a nawet nie tyle odkrywać, ile zaczyna puszczać to takie poczucie kontroli nad życiem, poczucie przymusu, poczucie trzymania się. To poczucie bycia jednostką, ten osobowy umysł zaczyna konfrontować się z tym, że jest tylko pewnego rodzaju złudzeniem. I chociaż ta konfrontacja czasem może być trudna, bolesna, to mamy szansę zobaczyć, że nawet ta konfrontacja, nawet to ja, która rozpoznaje swoją iluzoryczną naturę, to ja, które zaczyna się miotać, które zaczyna czasem walczyć, zaczyna się bać utraty, jest też tylko grą, która rozgrywa się w przestrzeni obecności, którą ty jesteś. I czasem musi rozgrywać się w ten sposób. Czasem jest to pewnego rodzaju droga, pozorna, ale jednak toczy się swoim rytmem. A jednak w tym wszystkim możemy zobaczyć, że to nie wszystko. Zobaczyć to, czym jesteśmy. Zobaczyć, że jesteśmy tym, który patrzy na to miotanie się, a nie tym, który się miota. Zobaczyć, że jesteśmy tym, który patrzy na doświadczenie strachu, a nie tym, który się boi.
I chociaż również jesteśmy tym doświadczeniem, to ta przytomność rozpoznania, że to nie tylko to, jest bardzo ważna. Cokolwiek doświadczasz w tej chwili, jest ok. Czegokolwiek doświadczasz w tej chwili, po prostu pozwól na to. Pozwól sobie to odczuwać. I zobacz, kim ty jesteś w tym wszystkim. Nie chodzi o to, by znaleźć odpowiedź na to pytanie w postaci wskazania czegoś. Raczej, żeby spojrzeć na to doświadczenie i zdać sobie sprawę, że cokolwiek możemy doświadczyć poprzez zmysły, wrażenia z ciała, odczuwanie, smak, węch, wzrok, słuch. Jest pewnego rodzaju wrażeniem, które pojawia się tym, czym ty jesteś w tej chwili właśnie. I każda myśl na ten temat również pojawia się w tym, czym ty jesteś. Każda emocja, każda definicja. Jeśli zwrócę uwagę na to ciało, na to, w jaki sposób odczuwam je od wewnątrz, kiedy zamknięte mam oczy, co czuję, co czujesz? Teraz zobacz, że to, co czujesz, jest czymś, na co patrzysz, czymś, czego jesteś świadomy. Odczuwasz swoje ciało, jakieś wrażenia. Ale oprócz tego jesteś ty, który jesteś świadomy tych wrażeń. Pojawiają się myśli na temat tego, co mówię, na temat ciebie, na temat świata, cokolwiek. Możesz spojrzeć na te myśli i one pojawiają się tu. Patrzysz, pojawia się taka myśl, za nią przychodzi inna. Coś wydaje się bardziej prawdziwe, coś mniej. Z czymś się zgadzasz, z czymś innym nie. I to wszystko jest ok, to jest wszystko część życia, ale co jest oprócz tego? Ty, który jesteś świadomy tych myśli. Nie chodzi o to, by uwierzyć w to. Chodzi o to, by zobaczyć to naprawdę w tej właśnie chwili. Patrzysz na to doświadczenie. W tej właśnie chwili to doświadczenie jest czymś, co pojawia się w tobie.
ale nie w Tobie jako ciele, nie w Tobie jako osobie. Pojawia się w tym. W tym, co jest obecne. Każda myśl, każde wrażenie jest tylko chwilowe. Każda definicja jest tylko czymś względnym. Każda definicja może być słuszna w odniesieniu do pewnych rzeczy w naszym życiu, bardziej, mniej, jednak w żaden sposób nie odda tego, czym jesteś, tej obecności, którą jesteś. I nie musisz nic robić, żeby stać się tym, żeby dotrzeć do tego. Nie musisz nic robić w takim sensie, że każde działanie będzie kolejnym wrażeniem, które obserwujesz. Każde działanie będzie kolejnym wrażeniem, które pojawia się w tym, czym ty jesteś. Jedyne, co musisz zrobić, to pozostać w tym miejscu. Jako to, co jest obecne. Dzisiaj czuję się tak, jutro czuję się inaczej. Dzisiaj masz takie myśli, jutro inne. Ale ty jesteś obecny. Twoje ciało dzisiaj czuje się tak, jutro inaczej. Dzisiaj masz ochotę zrobić to, za chwilę będziesz miał ochotę zrobić coś innego. Ale ty jesteś obecny. Będąc dzieckiem, wierzyłeś w pewne rzeczy. Teraz prawdopodobnie wierzysz w inne. Będąc dzieckiem, postrzegałeś świat w jakiś sposób. Teraz postrzegasz go inaczej. Ale ty wciąż jesteś obecny. Jesteś obecnością. Ta obecność, chociaż jest czymś bardzo subtelnym, to jednocześnie czymś bardzo prawdziwym. Równie prawdziwym, jak to fizyczne ciało w tej chwili jest dla nas prawdziwe. A być może nawet bardziej. Cokolwiek pojawia się w Twoim doświadczeniu, po prostu pozwól na to, by pojawiało się takie, jakie jest. Za jednymi rzeczami podążysz, za innymi nie, ale Ty wciąż jesteś. W każdej chwili. I słowa, których używam, nie mają tak naprawdę większego znaczenia. Chodzi jedynie o to, byśmy zwrócili uwagę na to, w czym te słowa pojawiają się, w czym pojawia się słyszenie tych słów. I kiedy pozwalamy sobie w każdym doświadczeniu wracać do tej obecności, którą już tak naprawdę jesteśmy,
to naturalnie w naszym doświadczeniu przychodzi więcej akceptacji. Naturalnie w naszym doświadczeniu zaczyna rozkwitać miłość, ale nie miłość jako emocja. Ale miłość jako bardzo żywe i organiczne poczucie płynące z tego, czym naprawdę jesteśmy, z centrum naszego istnienia, można powiedzieć. Miłość, która nie jest uwarunkowana żadnymi zależnościami, ale która jest po prostu. W której każde doświadczenie znajduje ukojenie, w której każdy przejaw znajduje akceptację, odpuszczenie. Miłość, w której w każdej chwili możemy odnaleźć spokój, równowagę. Miłość, w której możemy odnaleźć uleczenie tego, co nie jest w nas prawdziwe. Jest to coś, do czego zawsze możemy wrócić. Chociaż czasem jest to bardziej wyraźne, czasem mniej. Ale w każdej chwili mamy dostęp do tego. W każdej chwili jesteśmy tym. A każde doświadczenie może stać się okazją, by na nowo odnaleźć. To każdorazowo na nowo odnajdywać drogę do tego. Cokolwiek się dzieje, ty jesteś. Cokolwiek się dzieje, po prostu wydarza się w tobie. Ty jesteś. W tym miejscu zawsze odnajdziesz spokój. Zawsze odnajdziesz miłość, akceptację. Cokolwiek się dzieje, jesteś.
Dzięki.